Dobiegają końca prace przy dwóch kolejnych inwestycjach powiatowych. Mowa o przebudowie drogi powiatowej relacji Jawor-Godziszowa oraz remoncie mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Pogwizdów. W pierwszym przypadku, poza remontem nawierzchni drogi na odległości 1700 metrów, powstał nowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową oraz parkingiem na około 35 samochodów od ulicy Kuzienniczej do granicy cmentarza komunalnego. Zrealizowany został również drugi etap wymienionej inwestycji, to znaczy remont blisko 2-kilometrowego odcinka drogi, która przebiega przez Godziszową. Droga ta znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym, a jest niezwykle istotna dla mieszkańców wsi, którzy pokonują ją wielokrotnie, udając się do ościennych miejscowości, jak i także dla rolników. Całkowita wartość rzeczonej inwestycji to ponad 2 miliony złotych. W tym aż 85% stanowią środki pozyskane przez Zarząd Powiatu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało wsparte również dotacjami z gminy Jawor oraz gminy Mściwojów. Drugą inwestycję udało się zrealizować głównie dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które powiat jaworski otrzymał w sierpniu bieżącego roku. Dotacja została przeznaczona na przebudowę mostu w Pogwizdowie, który znajdował się w bardzo wyjątkowym złym stanie i na którym zostało ostatecznie wprowadzone ograniczenie nośności. Droga, w ciągu której położony jest most, pełni funkcję ważnego łącznika, jak również skrótu dla podróżujących w kierunku Jeleniej Góry i dalej w stronę południowej granicy Polski. W ramach przeprowadzonych prac zdemontowano uszkodzone przęsła, zastąpione je nową konstrukcją. Na moście wykonana jest jezdnia o szerokości 5 metrów oraz jednostronny chodnik i opaska bezpieczeństwa. Zamocowano balustrady, modernizacji poddano także dojście i dojazdy do mostu. Dodatkowo na skarpie wykonano umocnienie z betonowych płyt. Całkowita wartość zadania to 191 681 zł. Obie inwestycje w znaczny sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu, a tym samym jego mieszkańców i wszystkich użytkowników.